Witajcie z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Hearts of Iron IV na modyfikacji Kaiserredux jako Północna Rodezja. W ostatnim odcinku, jak sami pamiętacie, mieliśmy karuzelę, roller coaster nawet, emocji, ponieważ gra postanawiała oczywiście nas jak najbardziej wkurzyć. I teraz wreszcie jesteśmy, że tak powiem, wolni i weseli. Więc tak, kontynuujemy oczywiście nasze playthrough. No, akurat całej Afryki tutaj nie mamy, żeby pokonać, ale na pewno część z tej, która tutaj jest. Na szczęście Egipt, to jak mówiłem, to jest bardzo proste w pewnym momencie, kiedy już nie ma jakiegoś problemu z, po prostu z tymi ich dywizjami. I tak naprawdę my tutaj stoimy, ponieważ Francuzi już nawet nie muszą nas pilnować. Ja myślę, że ta dywizja powinna się pilnować bardziej. Zbyt szybko idzie. Więc teraz mamy problem z dywizjami. Dlaczego oni... Co oni? Gdzie oni byli? Co oni walczą? Z Turcją! Bardzo chętnie z Turcji pomożemy. A Turcja walczy ze wszystkim dookoła siebie. Więc myślę, że aż tak łatwo to nie pójdzie im, Turkom. Ale zostawili całą stolicę, więc... Dosłownie całą stolicę. Więc... Możemy tutaj wszystko porobić. Okej, więc jest koniec wojny. Ja oczywiście dostałem najwięcej i... jako jedyny. Więc tak, to co ja chcę wziąć, no to Egipt na pewno, Trypolitanie też. Pytanie jest takie, bo Turcja jest tutaj w tej wojnie, więc ja bym chętnie Turcji oddał niektóre rzeczy, które chciałaby. I myślę, że resztę to ja wezmę. Chyba że Oman coś chce. Nie jest to. Okej, więc ja resztę wezmę. I będziemy szczęśliwi. Koniec. Koniec tej wojny. A idziemy na kolejną. Co się tutaj... Chyba pomiędzy sobą walczą. Okej, tutaj widzę, że się udało im zjednoczyć Rosję. No, nie powiem, jakoś to wygląda, to zjednoczenie Rosji. Tutaj widzę, że Rosjanie też dobijają niektórych i raczej będziemy walczyć przeciwko Rosjanom, dlatego że oni tutaj przyjęli. O, i możemy tutaj powyzwalać. Więc tak, Egipt. Myślę, że na 2 będziemy. Dalej, Trypolitania. Tutaj wyzwalamy. Arabię, Rojalną Arabię. I Kurdystan, no to... Możemy Turcji oddać. Okej, tutaj mamy jakieś decyzje. Daliśmy jakieś regiony tym. I tutaj... oddamy to Arabii. I możemy oddać to Turcją. Rosja jest z nami? My jesteśmy w wojnie z Rosją? What the hell? Nie wiedziałem. Teraz to... nie powiem... Może to być dla nas bardzo bolesne dołączenie do tej wojen, ale my już tutaj jesteśmy, więc wypowiadamy wojnę i zajmujemy się tym. A przynajmniej pomagamy naszym sojusznikom, można tak powiedzieć. Pytanie jest, czy Jemen jest z frakcji? Nie. Dlaczego to jest... A, Jemeni... Kanadian w sumie. Dobra, w sumie są w tej wojnie. Liberia walczy. Ale my tutaj żadnych claimów nie mamy. Tutaj mamy. I możemy w sumie spróbować przejąć. Pytanie, jak jest z Nabimią? W miarę dobrze. Mogło być lepiej zawsze, ale jest ok. Okej, robimy już to. To jest jedyna seria, gdzie w głównej mierze na późnym erze po prostu robię tą. Bo zazwyczaj tego nie robię. Okej, widzę, że tutaj się biją między sobą. Oni mają drzewka własne? Mają drzewka. Dahomey. Dahomey jest w sojuszu z Rosją. O, nieładnie. Pytanie jest, czy Gabon możemy w ogóle przejąć. Oni w ogóle się ci ciągle biją, więc denerwujące jest. Dobra, więc tutaj tylko przejmiemy to i będziemy zmieniać swój front na tych. Bo to dosłownie zostali nam tutaj. Szkoda, że nie mogliśmy sobie jakichś innych marionetek robić, bo jest taki problem, że wiecie, że dzięki temu po prostu możemy sobie dywizję dostać. A tak to wszystko to nie są nasze kory. Ale niedługo się to zmienia. Ok, więc bierzemy wszystko. Bum. Jeszcze muzyka do tego. Nice. I możemy więcej sobie stoczni wykorzystać, ale realnie nie wiem po co, bo aż tak bardzo nie mam potrzeby. I teraz czekamy sobie po prostu... O, nawet na Kiwu się nam zrobiło. Wow, zrobiło się nam wszystkie te drogi, które robiłem, żeby zdobyć więcej zasobów. Więc robimy kolejne drogi. Dzięki temu możemy mieć więcej fabryk. Dzięki temu jest więcej pieniędzy. W sumie takich umownych, bo w Holiu nie ma pieniędzy. Chociaż dodają teraz rynek międzynarodowy. Szczerze powiem, nie jestem jakimś wielkim fanem. Uważam, że zrobią to jak zwykle i... Jedyne co mnie wkurza jest zapewne jak resztę, że takie, że kilka wybranych modów mogło sobie ustawić tam już możliwość aktualizacji. No ale myślę, że jeżeli będą przynajmniej część z nich fair, to przynajmniej powiedzą co trzeba zaktualizować z tych moderów. Okej, organizacja. I jak to wygląda z atakowaniem? Ładnie to wygląda. Dobra, atakujemy. I teraz... Kiwu. Wyślimy także tych gości. No nie powiem, no. Ładnie to wygląda. Szczerze patrzę na to i... Część z tych dywizji nawet nie było na ich froncie, więc po prostu zbyt dużo prowincji tu jest i AI sobie nie radzi. Gracz to by sobie z łatwością poradził, ale AI to sobie nie radzi. I oni teraz... Nie mówcie, że oni teraz popychają to. Wow. To jest naprawdę efekt wow. Okej, koniec ich. I zabieram wszystko. No i teraz zajmiemy się tymi. Dosłownie od tyłu ich weźmiemy. Chociaż oni chyba mają kory, więc to może być problematyczne. Tak, może być problematyczne, bo mają kory, ale wystarczy, że szybko tutaj sobie ustawimy. I wypowiemy wojnę. Włączamy tutaj sobie deszyfrowanie i już wszystko jest. No jak wejdziemy na te małe prowincje, to już nie ma jakiegoś większego problemu. O, już się nam front zrobił mega. No i dlatego mówiłem, że to jest taki problem, ale już okrążyliśmy ich, więc no nic na to nie poradzę. Okej, mamy mnóstwo karabinów. Szczerze powiem, mamy tych karabinów i tak za mało, jak będziemy zaczęli produkować jakieś mega dywizji. Myślę, że i tak będziemy mieć mega dużo penpowera, bo mam już taki konskrypt. Okej, możecie zacząć zajmować ich punkty zwycięstwa, bo to naprawdę jest denerwujące. Kiedy oni nam to robią, a my nic nie możemy robić. Okej. Zasoby. Ale zostaliśmy okrążeni. Teraz okrążamy inną dywizję. A widzę, że bronią stolicy. Więc to co robimy, po prostu okrążamy. Oj, weszli na mega prowincję. Mega prowincja dla nich to śmierć. Okay. No niestety taki problem jest, że oni wchodząc na nową ziemię po prostu zwiększają sobie tę ilość. No zajmijcie się tymi, bo dosłownie to jest wkurzające. Dobra, stolica i jak mówiłem, to nie będzie to, bo za chwilę zobaczycie. No, nie pokonaliśmy ich, a jeszcze mają. Więc w głównej mierze musimy teraz po prostu znaleźć punkty zwycięstwa. O, i mają stolicę gdzieś mega daleko. No ale mają zbyt mało dywizji, żeby tutaj wszystko poogarniać. Typowa wojna w Kongu. A i tutaj jeszcze jakieś miejsce, punkt zwycięstwa, ale chyba to nie jest ich. Nie, to jest ich, na szczęście. Czekajcie, mamy wszystkie punkty zwycięstwa, co jeszcze musimy... Mamy wszystko. Nie mówcie, że to jest ich punkt zwycięstwa. Nie, na szczęście nie, ale możliwe, że to jest część. O, na szczęście. I widzieliście, ile ich kraju zostało tak naprawdę. Dobra, bierzemy to. Film. I pytanie jest takie, czy coś mamy jeszcze? Szczerze nie, ale... Tutaj. Jak tutaj wygląda z tym? Jest! Udało się. Zwycięstwo w Afryce. I tak, jak sami widzicie, to się tam robi. I dostaliśmy wszystko, na wszystko kory. Jesteśmy koroną... koronną kolonią Afryki. Tak, powstało państwo Afryka. Nice. I jeszcze możemy sobie zrobić oczywiście to. Więc zaczniemy to robić. Wiem, że to jest już taki pora, kiedy powinien być koniec tego, ale jak sami widzicie, Baring właśnie przywraca Afrykę i to zdjęcie wygląda na najbardziej Photoshop, jakikolwiek widziałem, ale zgaduję, że to nie jest Photoshop. Okej, więc tak. Teraz musimy zaatakować oczywiście Togo i wygrać tą wojnę, więc... To już zaczynamy przygotowania. I tak, jak sami widzicie, mamy oczywiście 8 milionów, więc tak, tutaj mamy... Co mamy zrobić z Niemcami? Więc powiem tak, gdzieś się zgubili. Gdzieś się zgubili. Dosłownie, expel German settlers. Okej, więc tak, zmniejszam sobie, gdy będę mieć tylko 100, zmniejszam sobie na mniejsze, bo dosłownie potrzebujemy tego i tak, jak mówiłem, zaczynamy tworzyć mega armię. Nasze fabryki ogólnie rzecz biorąc też się powiększyły, więc możemy sobie powiększyć to, sobie tutaj wszystko robić. I też zaczniemy sobie robić ten. Nie możemy. Okej. Mamy jakieś decyzje. Okej. Tutaj coś. Tutaj oczywiście mamy to, ale tak jak chciałbym zauważyć, będziemy mieć kolejną wojnę, więc nie będę zmniejszać sobie tego. To jedyne co sobie zmniejszam, chyba że mogę to przez przycisk. Wow, mogę to przez przycisk i dosłownie dostać jeszcze political power. Nice. Co to się stało? Kurdowie wyszli. I ten portret. Ten portret, który po prostu jest na szybko robiony i zapewne nie mają drzewka nawet. Okej. To damy tu. Damy tutaj do ciężarówek. Chciałem wytrenować, ale nie mogę. I szczerze powiem, byśmy sobie zaczęli produkować antitanki, tylko gdybym tylko miał je. Gdyby tylko jakieś były! Okej, ale sobie dodam tylko. Więc to, co w głównej mierze teraz robię, to chciałbym, żeby tutaj zostało wysłane. Nie mamy żadnego portu tu? You serious? Are you serious, man? Dosłownie przez cały czas nie mieliśmy tutaj żadnego portu. Co się z Kongiem tutaj stało? What the hell? Kongo to w ogóle niczego tutaj nie było. Udała mi się kolej w Afryce i ona w ogóle nie istnieje. Dobra, więc bierzemy tylko tutaj, dobudujemy. Bo jak mówiłem, zasoby. I niestety, ale mamy jedno z takich bardzo wkurzających fokusów, które po prostu nam usuną część kolonii. No. Teraz dajcie chwilę, bo muszą zabrać nam. What the... O, masz los. Francuzi sami to zabrali. Ale jak mówiłem, w Francji nie ma, więc aneks NFR. To nie jest NFR? NFA, wow. Aneks NFA. Tak, wezmę to z powrotem. To jest Occupied, ale chodzi o to, że no tamtych już nie ma, więc to nie ma sensu. Dobra, tutaj widzę, że chyba... Ale i tak to jest fajne, że dosłownie zabraliśmy część ludności. Okej, więc dajemy sobie dalej. To co bym chciał, to oczywiście bardzo chętnie jakiś buścik do tego, żeby zaatakować tych, bo dosłownie nic tutaj nie mamy, ale chyba dostajemy kory na to, więc to może być dobre. Dobra, czy my jesteśmy nadal w wojnie? Tak, i Ameryka jest z nimi. Więc... Wow, mości los. Tutaj widzę, że dużo rzeczy się porobiło. A my powinniśmy wypowiedzieć wojnę. My tutaj zdobywamy to i... Poczekam chwilę, bo robię jakiś cel narodowy, który daje mi mega dużo korów, więc... No... Pokonaliśmy tego. Hej, hej. Możemy to zdobyć. No właśnie. Coś się tutaj popsuło. Dobra. Więc jeszcze jest dużo czasu. Jak się nam zrobi ten cel narodowy, to popatrzymy, co jeszcze możemy porobić. A w międzyczasie sobie tutaj porobimy takie rzeczy. No powiem szczerze, w pewnym momencie będziemy po prostu szli na masę, więc... Więc pójście na masę będzie ciekawym podejściem. Pytanie jest takie, co my dostaliśmy jako kor. My mamy tą ciekawą flagę. Mamy claim na to, plus jeszcze core na to. Więc oczywiście, że weźmiemy to jako core. 60 dni. Tutaj się coś porobiło. I się zdesantujemy. Tak, uwielbiam demokrację. Najbardziej brytyjską. No i myślę, że zaczniemy sobie to produkować. No i powoli robimy tą piękną, piękne po prostu kolonie. Give every settler a free land. High pay will pull them all. Treat corruption more lenishly. Wydaje mi się, że tutaj wykorzystali to. Szczerze powiem, chyba... Te organizacje... Szczerze powiem, to byłoby najlepsze. Okej, co się stało? Dlaczego zaatakowaliście? Dlaczego ich? A, bo się wyzwolili. Austria? A Austria nic nie robi z tym. Powiem szczerze, nie... Aż tak bardzo nie chce mi się walczyć z nimi, bo to jest trochę, nie powiem, byłoby denerwujące. Pytanie jest, czy mamy tutaj kory. Nie mamy na żadnym z tych korów, więc nie ma potrzeby. To jest francuskie. Okej. Wydaje mi się, że to jest najlepszy rodzaj człowieka. Dobra, to jest zbyt czarne. Teraz weźmiemy to. Myślę, że zrobię ten dłuższy odcinek i zobaczymy, do czego to dojdzie, bo dosłownie to jest jedyne państwo, które wiem, że ma korę, że mamy kory na niego, więc może coś tam będzie. Tutaj mamy mega dużo fabryk, jak mówiłem. Trzeba je jakoś wykorzystać. W ogóle podoba mi się, że nadal produkujemy te stare czołgi. Okej. Ale za to mamy kanał Suezki chyba. Tak, mamy kanał Suezki. Nice. Dobra, mamy jakieś decyzje ciągle... A! Ci. Dobra, wypowiedz wojnę. I atakujemy. Podoba mi się, że tutaj raczej mają te dywizje, ale dosłownie to nie ma sensu, bo my prędzej tutaj przyjdziemy i... No i nie będzie to miało znaczenia dla nich. I też mają... Te Kenia chyba mają. Zielona to w ogóle jest takim... OP, nie powiem, państwem. Okej, więc mamy w sumie wszystko. Mamy piękną królewską kolonię. Koronną kolonię. Muskat upadł. I w ogóle mamy to. Teraz się zorientowałem. Nawet nie wiem, kiedy zdobyliśmy. Okej, Anglo-Dominas. I co to dodaje? Weekly manpower minus 50. Myślę, że to aż tak złe nie jest. Party, War Support, Construction, Daily Command, te takie mech. To jest nawet ok. Nie wiem, co teraz to znaczy, czy to się rozbijemy i znowu będzie, czy po prostu nam się takie randomowe eventy robią. Znaczy się randomowy jakiś event change się zrobił taki lekkich rzeczy. Podoba mi się, że przez chwilę myślałem, że to jest człowiek dobujący, a to jest Afryka z nożem. Okej, my nie chcemy dołączyć do waszych wojen, bo wasze wojny są głupie i niepotrzebne, a my jesteśmy królewską kolonią i za chwilę będziemy ostatnią kolonią na świecie. Czy to potrzebuje, żeby on żył? Chyba nie. Zobaczymy. Zgaduję, że to jest tylko po to, żeby ogólnie wszystko ukończyć, więc... O, afrykański pomoc. O, chyba właśnie jest... Bo wraz się umarli, czy... Nie. Pokój mają. Szkocja z nimi tylko walczy. Anglia jest teraz marionetką tego. Dosłownie ciekawy świat, nie powiem. Jest kompletnie głupi, ale ciekawy. Okej. Królewska kolonia. Szybko, dawaj. Dobra, już sobie zdemobilizujemy gospodarkę. Ale dosłownie chciałbym zobaczyć trade. Tutaj. Nice. Nice. No. Czego nie produkujemy? Antitanków. No w sumie nawet antitanków nie mamy, więc... Brakuje mi tutaj research slotu, to by bardzo się przydało gdzieś na początku. Rosja wypowiedziała wojnę Turcji. Znowu. Kurdystan znowu jest. My jesteśmy w frakcji z nimi. Rosja znowu wypowiedziała wojnę Kanadzie. Dobra, przynajmniej bardziej stabilni są. Ale nie powiem, raczej nie mają wojska. Muskat znowu skapitulował. Why? Ile macie? 79 dywizji. Po co? Po co to komu? Dobra, mamy tutaj jakieś fabryki, więc... co tutaj? Ale już wszędzie... będzie. Okej, Royal Tour. I w takim razie piszemy ostatnie. Jak to wygląda z naszymi dywizjami? Czego nam brakuje? Jej! Edward! Jej! Uwielbiamy ciebie! Jej! Dawaj pieniądze, draniu. Okej, Sardynia znowu padła. Nie powiem, to nie jest zbyt dobry czas dla nich. Ale mamy mnóstwo tego. Okej. Moglibyśmy sobie już robić lepsze karabiny. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o to? Dlaczego wy nie ćwiczycie realnie? Albo nie możecie. Okej. Ćwiczcie. Potrzebujemy tych antitanków, ale nie mamy ich wybadanych. Ciągle zapominam ich włączyć w badanie. Budowa. Okej, za chwilę, tylko najpierw tutaj wyłączę i usunę to niepotrzebne rzeczy. I tak, Afryka została spacyfikowana i brytyjski rząd jest tutaj nieposkromiony. I teraz mamy niby zaatakować Londyn. Tylko, że nam się wszystko skończyło. A Londyn, nie powiem tak szczerze, jest on kontrolowany przez Anglię, a raz Liberia kontroluje Szkocję. O, nie powiem, śmiesznie to wygląda. Ale jakbyśmy uparli się, to byśmy mogli to wygrać. Powiem szczerze, budowa armii przez kolejne 20 lat mi się bardzo podoba. Ale szczerze, to jest cały content dla Afryki. Jest, jak sami widzieliście, nadal trochę zbugowany. Można byłoby tam na przykład, jeżeli nie ma Francji i Belgii w tej frakcji, bo to dokładnie o to chodziło, to dosłownie usunąć to, że można zbypasować, ale zgaduję, że Kaiserredux jest zbyt niestabilnym modem, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć, że oni nawet tego nie chcieli o tym myśleć, bo myśleli o czymś większym. Myślę o tym. Zbyt dużo myślenia. Dobra. Ale to wszystko, bo zawsze się rozgaduję na koniec, więc jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. To była szybka szybka, bo to naprawdę nagrałem pierwszy odcinek jako 18, a później zwróciłem o 20 i teraz jest 21, więc dosłownie, nie wiem, jakieś 3-4 odcinki tego jest. Wow. Więc to nawet całego tygodnia nie mówicie. Ale jak mówię, to jeszcze nie jest ten najnowszy update. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o moje mody, no to macie w opisie napisane, nie ma linka, dlatego że wiecie, YouTube walczy z linkami, więc ja już na zapas sobie wszystkie linki usuwam, więc sami musicie wyszukać, sorry memory, ale no wiecie. Więc zachęcam do wyszukania, możecie teraz wejść sobie na Chroma na waszym telefonie i kopiować tą nazwę, a w sumie nie da się skopiować, no to napisać, nazwa jest mega prosta, Hermits at War, albo co tam jest, Nobody did harm to us. I to jest, pierwszy to jest autorski mod, który zmienia wszystko, a drugi to jest po prostu muzyczny mod, który poprosili mnie, żebym zrobił i tyle. Więc odwiedzajcie mój warsztat. Możecie też przez moje konto na Steamie. Nazywam się Jahol na Steamie. No w sumie dlatego, że to jest moja oryginalna nazwa, nie Trehol. Czyli ja się rozgadałem. Dobra, no to cześć.